Przed chwilą w zakończonym sparingu pierwszoligowy Znicz Pruszków wygrywa 3-1 z trzecioligową KS Legionowo. Trenerze, podsumowanie tego spotkania, co chcieliście osiągnąć i ewentualnie o tym, o ruchach kadrowych minimalnie lub to, co planujecie jeszcze, jak widzieć, bo w sobotę kolejny mecz z trzecioligowym. Tak, jakby na tym etapie najważniejsze są pewne momenty. Dzisiaj jakby chcieliśmy grać bardzo dużo w ataku pozycyjnym, bardzo ważne było dla nas faza przejściowa z ataku do obrony, co mogło dziwić zachowanie, że wchodziliśmy bramkarzem na rzuty rożne. Chcieliśmy osiągnąć jeszcze większą koncentrację, że po stracie piłki chcieliśmy jak najszybciej odzyskać piłkę albo sfaulować. Na tym etapie jeszcze trenuję i gra z nami Kajto. Mam nadzieję, że w tym tygodniu wszystkie formalności zostaną, że tak powiem, uzupełnione i będzie on naszym zawodnikiem. Cieszą kolejne bramki Daniela Stanclika. Kolejny sparing bardzo uważam, że udany. Duża grupa młodych zawodników dostała te swoje minuty, więc jakby tutaj z przebiegu spotkań jestem zadowolony. Taka jednostka treningowa bardzo dobra. Jutro normalna ciężka praca i w sobotę kolejny mecz sparingowy. Właśnie, może pokrótce ten mecz sparingowy. Gdzie? Tu tak samo w tym samym miejscu, czy jak gdzieś indziej? Tak, tutaj zapraszamy o godzinie 17:00 ze Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Z tego co wiem, chyba będzie otwarty do kibiców.